Czy to jest tak, że Wisła Płock jako druga, czy tam też pierwsza siła polskiej ligi podchodzi do takich meczów z drużynami z dolnej części tabeli trochę lekceważąco, że to jest dla was taki spacerek? Absolutnie nie, no nie możemy podchodzić do tego meczu właśnie tak, jak pan powiedział, lekceważąco, bo to się może skończyć tragicznie na nas w skutkach. To widzieliśmy właśnie w tych pierwszych 15-20 minutach drugiej połowy. No, gdybyśmy grali tak cały mecz jak wtedy, to byśmy przegrali i nie ma co oczekiwać, że każdy przeciwnik może z nami wygrać. Oczywiście to zależy od nas, ale jeżeli podejdziemy do jakiegokolwiek meczu rozprężeni, to nie mamy czego szukać na parkiecie. Jak to jest z perspektywy zawodnika Orlen Wisły Płock? Czy ta polska liga to jest taka nuda? No bo nie ma się co oszukiwać, wy jako dosyć mocna drużyna wygrywacie prawie każdy mecz. No i z meczu na mecz, prawda, jedziecie tak naprawdę po zwycięstwo. Czy to jest takie, no wiadomo, europejskie puchary są trochę inne, ale ta polska liga jest trochę nudna dla was, prawda? No czy nudna? Właśnie na tym polega piękno sportu, że wszyscy musimy być profesjonalistami i do każdego meczu podchodzić w 100% skoncentrowani i pokazywać swoją siłę. Jeżeli przeciwnik jest słabszy, to musimy wygrywać w tym sezonie kilkukrotnie. Mieliśmy problemy ze słabszymi przeciwnikami i wydaje mi się, że to są dla nas dobre lekcje, dobre treningi, a zawsze jakaś drużyna może nam przysporzyć sporo problemów. Według mnie polska liga jest coraz lepsza i już teraz nie ma tak, że jest jakaś wielka różnica pomiędzy trzecią a drugą drużyną. No, to jest różnica, ale nie jest aż tak duża jak jeszcze kilka lat temu. Ostatnio doznaliście takiej dosyć bolesnej i znaczącej porażki z Vive Targami Kielce. Czy to znaczy, że została wam już taka przypięta łatka w polskiej lidze jako ta druga siła? No bo jeszcze dotychczas potrafiliście wyrwać to zwycięstwo. Jak to wygląda przed tym ostatecznym starciem z waszej perspektywy? Czy stawiacie się w roli faworyta? Czy raczej jesteście czarnym koniem? Wydaje mi się, że Vive jest faworytem. Wystarczy spojrzeć na ich skład personalny i to mówi wszystko. A propos naszych szans, no to mamy szansę na zwycięstwo. Wygraliśmy w pierwszej rundzie taką samą różnicą bramek jak Vive. Wydaje mi się, że dyspozycja dnia decyduje o tym, kto wygra ten mecz. Jako zawodnik reprezentacji chciałem Cię też zapytać, jak patrzysz na to, co się teraz dzieje? Jesteśmy w takim punkcie dosyć niewiadomym, tak? Stoimy nad taką przepaścią. Czy w takim razie powinniśmy jako reprezentacja, jako kadra narodowa, nie wiem, patrzeć właśnie na zespoły słabsze i szukać tam młodzieży, żeby wróciły te lata świetności, które przecież niedawno jeszcze się zakończyły? Nie do końca się zgodzę, że jesteśmy nad przepaścią. No mieliśmy 2-3 słabsze imprezy i od razu jesteśmy skazywani tutaj na jakiś niebyt, ale to jest kwestia właśnie jednej bramki, jednego rzutu. Ale czy to znaczy, że jesteście w stanie zdobyć wicemistrzostwo świata tak jak w 2007 roku ekipa Wenty? Jasne, że jesteśmy w stanie, a czemu nie? Do każdego meczu trzeba podchodzić z myślą o zwycięstwie. Była okazja niedawno. Okazja była, no. Zdarzyło się, że niestety nie wyszły te mistrzostwa. A propos taktyki, to jest nowy trener. Cieszę się, że jeszcze do jakiegoś czasu było tam dla mnie miejsce. Nie wiem, jak to będzie po kontuzji. No nie można mówić tak, że byliśmy i nie jesteśmy. Byliśmy na imprezie głównej, a tak naprawdę te mistrzostwa świata i Europy to aktualnie, w tym czasie, to jest naprawdę bardzo wyrównane imprezy, gdzie każda drużyna może sprawić niespodziankę. No, Węgry, które też przez jakiś czas nie były gdzieś tam w ścisłej czołówce, teraz gdzieś tam powoli dochodzą. No, to jest kwestia po prostu imprezy. Patrząc na Orlen Wisła Płock, która zasila reprezentację w dużym stopniu, stawiacie tutaj na młodych, występują coraz młodsi w tej kadrze. Czy to znaczy, że tak z perspektywy kibica i mojej to wygląda, że mamy posuchę w kraju tych talentów, że to pokolenie, które było za czasów Wenty, gdzieś tam nie ma swoich następców. Czy to jest prawda, czy to nie jest prawda? No obserwujesz tych młodych ludzi na treningach. Cały czas to słyszę, że pokolenie Wenty nie ma następców i tak dalej, ale wydaje mi się, że też trochę czasy się zmieniły, jeżeli chodzi o polską ligę i teraz drużyny wolą ściągać zawodników z zagranicy czy doświadczonych Polaków. I nikt nie chce stawiać na młodych, perspektywicznych zawodników, a tak naprawdę jest ich naprawdę dużo. No, po prostu to jest kwestia podejścia i stawiania na młodzież, bo tu chodzi o granie głównie. Kiedyś, kilka lat temu, kiedy jeszcze ci zawodnicy, którzy teraz powoli będą odchodzić już na spokojną emeryturę, na zieloną trawkę, że się brzydko wyrażę, no ale niestety takie są realia, oni grali, oni po prostu grali jak najwięcej. Polska liga była o wiele słabsza. Oni grali w polskiej lidze i to było najważniejsze. W wieku tam 20-20 paru lat zdobywali tytuły króla strzelców. No dobrze, ale też za granicą mało się słyszy, no i też mało widać tę obecność Polaków. Dlaczego nie wyjechałeś? Dlaczego nie wyjechałem? No bo ja jeszcze mam kontrakt w Polsku, dlatego nie wyjechałem, a co będzie po zakończeniu mojego kontraktu, to jeszcze tego nie wiem. Czy to nie jest tak, że teraz polska liga zyskuje na znaczeniu, tak jak mówisz, więc zostańmy w Polsce i budujmy to, co jest w Polsce, czy raczej jakby była propozycja dobra, no to czemu nie? To zależy, bo tak naprawdę Bundesliga jest strasznie intensywną ligą i teraz mówimy o Bundeslidze. Ja myślę o Bundeslidze jako o najlepszej lidze na świecie. No to prawda, liga francuska i tak dalej idzie w górę, ale Bundesliga jest dalej na najlepszą i żeby wyjechać do Bundesligi trzeba być naprawdę bardzo dobrze przygotowanym fizycznie, motorycznie, bo tam się gra co kilka dni na wysokim poziomie. Jeżeli jest się jeszcze w dobrej drużynie, to się gra europejskie puchary. No to jest ogromna intensywność i 3-4 lata w takiej lidze powodują niesamowitą eksploatację organizmu. Aktualnie nie ma zbyt wielu Polaków w Bundeslidze, no to
Według mnie jest to następstwo właśnie tego, co wcześniej mówiłem, że młodzi Polacy nie grają w swoich zespołach, a jest ich naprawdę wielu. Naprawdę można znaleźć wielu ciekawych zawodników. Miałem przyjemność grania w bardzo dobrej kadrze młodzieżowej, która nic nie osiągnęła, a mieliśmy naprawdę mocne indywidualności. Jeszcze wrócę do tej świętej wojny z Vive. Czy to jest tak, no znacie się też poza boiskiem z tymi zawodnikami, mijacie się też w kadrze, czy to jest tak, że ta rywalizacja bardzo zacięta o tytuł Mistrza Polski przekłada się też gdzieś tam poza boiskiem na jakieś takie, no może brak sympatii, czy docinki, czy jak to wygląda? Zdradź nam z perspektywy. Nie, absolutnie nie. Mi się wydaje, że aktualnie święta wojna jest rozgrywana głównie gdzieś na trybunach. Jesteśmy wszyscy profesjonalistami i poza boiskiem jesteśmy naprawdę dobrymi kolegami. No, tutaj nie ma żadnej świętej wojny, nie ma czegoś takiego, że my teraz jedziemy na kadry i są dwie grupy Kielce, Polska. Absolutnie nie. To jest naprawdę fajna grupa ludzi, jeżeli chodzi o zgranie pozabojskowe i tak dalej. Ale nie wierzę w to, że mobilizujecie się w podobny sposób na Miedź Legnica i Nowi Wetargi Kielce. Muszą być jakieś różnice. Ja popełniam grzech pierworodny, bo nie powinienem tak mówić. Do każdego meczu powinno się podchodzić tak samo, ale... Ale wiadomo, że gdzieś tam nie jest tak. Tak, tak. Te mecze z Kielcami są naprawdę wyjątkowe i to jest święto piłki ręcznej. To nie jest święta wojna, to jest święto piłki ręcznej. Każdy chce, wiesz, no bo to jest rywalizacja o pierwsze miejsce. Pierwsze miejsce widzą Mistrzostwo Kraju, to tak naprawdę każdy mecz, nieważne czy to jest w rundzie zasadniczej, czy w parze polskiej, ma jakieś znaczenie. Głównie psychologiczne w ostatecznej batalii w playoffach. Czy to znaczy, że wicemistrz Polski dla Wisły Płock to jest porażka? Dla mnie jako sportowca ja mogę się wypowiedzieć... Ale dla klubu. Ja myślę, że no według mnie tak, no bo walczymy zawsze cały czas o najwyższe cele. Wiadomo, że wicemistrzostwo Polski to też jest spore osiągnięcie i po kilku latach można spojrzeć w swoje CV i mieć wicemistrzostwo Polski, no okej, okay, no ale ile razy można zdobywać wicemistrzostwo Polski, to powszednieje i tak dalej. Co czuje sportowiec, kiedy, ja byłem akurat na tym meczu, kiedy Vive wygrywa Mistrzostwo Polski w waszej hali. Rok wcześniej zresztą dzieje się podobna historia, tylko odwrotnie, wy wydzieracie w Kielcach Mistrzostwo Polski, no ale jednak to było też u was to najbardziej aktualne, co wtedy? No wszyscy byliśmy podłamani, bo mieliśmy szansę na zwycięstwo i wydaje mi się, że jeżeli by nam się udało wygrać ten jeden mecz w Płocku, to losy rywalizacji byłyby zupełnie odmienne, no ale jeśli, gdyby i tak dalej, to jest gdybanie, to było i to już nie wróci. No. A propos naszego mistrzostwa, wicemistrzostwa, to droga od jedynki do zera jest bardzo krótka i o tym trzeba zawsze pamiętać, że raz jest się na górze, raz się jest na dnie.